Drodzy, w dziejach apostolskich mamy sprawozdania o tym, że apostołowie bardzo często wchodzili do synagog żydowskich, aby głosić im Pana Jezusa Chrystusa. Słowo Pańskie to Ewangelia o Panu Jezusie Chrystusie, o tym, że jest Panem Panów i Królem Królów, o tym, że będzie rządził nie tylko Izraelem, który stał się jego własnością, ale ludźmi ze wszystkich języków, narodów, plemion i tak dalej, i tak dalej. I ci, którzy wykrzywiają tę prostą prawdę, prawdę o tym, o kim była Ewangelia głoszona przez pierwszy Kościół w pierwszym wieku naszej ery. Mówienie, że Żydzi musieli uwierzyć w Boga Wszechmogącego i to było dla nich dobrą nowiną, jest po prostu kompletnym wywróceniem do góry nogami tego, o czym informują nas dzieje apostolskie. Na przykład w rozdziale 14, w wersecie 1, możemy przeczytać tak: W Ikonium również weszli do synagogi żydowskiej. I mówili tak, że uwierzyła wielka liczba Żydów i Greków. W kogo? Przecież Żydzi znali Boga Jahwe. Wielbili Go. Składane były temu Bogu ofiary w Jerozolimie, w świątyni. Oni nie musieli mieć głoszone, że słuchajcie, musicie uwierzyć w Boga Jahwe. Kiedy w wersecie trzecim czytamy, że apostołowie głosili odważnie mówiąc w Panu, który dawał świadectwo słowu swojej łaski, sprawiając, że przez ich ręce dokonywały się znaki i cuda. To nie jest to nic innego jak głoszenie o Panu Jezusie Chrystusie, który był razem z nimi, co zresztą obiecał, że będzie z nimi, bo została mu dana wszelka władza na niebie i na ziemi. I kiedy uzdrawiali ludzi, to bardzo często mówili co? Pan Jezus cię uzdrowił. Pan Jezus cię uzdrowił. W tym samym rozdziale, w wersecie 24, a więc dzieje 14-23, przepraszam, czytamy tak: A gdy w każdym kościele, kiedy już wrócili z powrotem do tych miast, a więc Listry, Ikonium, Antiochii, a gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli. I teraz wyobraźcie sobie, że w takim zborze, na przykład Świadków Jehowy, ktoś powierza kogokolwiek z tych, którzy mają przewodzić innym Panu Jezusowi Chrystusowi w modlitwie. Wzywanie imienia Pana Jezusa Chrystusa wiązało się z wielbieniem Go, z modleniem się do Niego, z prośbami do Niego, z błogosławieństwami od Niego. Nie trzeba mówić świadkom Jehowy, co to znaczy wzywać imienia Jehowy, prawda? A co to znaczy wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa? Czyż nie to samo? Dokładnie to samo. I tak też robili. Ale oczywiście oni się upierają przy tym, że no, nikt z nich przecież się nie modlił do Pana Jezusa. No i ten słynny przykład, kiedy Szczepan modlił się do Pana o to, żeby wziął jego ducha, powierzył swojego ducha w jego ręce. No to dla nich to już nie jest dowód na to, że Szczepan modlił się do Pana Jezusa Chrystusa. W związku z tym, czytając pisma, możemy natknąć się na taki oto fragment. Pozwólcie, że odszukam ten fragment. Jest on zanotowany
w liście drugim do Koryntian, kiedy apostoł Paweł mówi o tym, że został mu wbity cierń, czy dany został mu cierń dla ciała, od wersetu 8. 2 Koryntian 12 od 8 czytamy tak. Dlatego trzy razy prosiłem kogo? Pana, aby on odstąpił ode mnie. I jaka była odpowiedź? Kogo odpowiedź? Pana. Lecz powiedział mi, wystarczy ci moja łaska, moja moc, bowiem doskonali się w słabości. Najchętniej więc będę się chlubił, pisze dalej Paweł, z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc. Czyja? Chrystusa. Pan Jezus odpowiada mu, moja moc, bowiem doskonali się w słabości. Dlaczego mu tak odpowiedział? Bo 3 razy się do niego modlił. 3 razy prosiłem Pana, a on mi powiedział, moja moc doskonali się w słabości. I dlatego Paweł dochodzi do konkluzji, najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 12 rozdział, werset 9. No, nikt nie modlił się do Pana Jezusa Chrystusa. A już w pierwszym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, kiedy apostoł Piotr mówi, że Judasz powinien zostać zastąpiony, bo on zrobił, co zrobił, poszedł tam na swoje miejsce i koniec już z nim. A przecież Pan wybierał apostołów, prawda? No więc do kogo się modlili? Dlatego ludzie, którzy wykrzywiają tę prostą prawdę o tym, czyje imię należy wzywać, aby zostać zbawionym, są w bardzo niebezpiecznym położeniu względem Boga. W bardzo niebezpiecznym, dlatego że nikt, kto nie wzywa imienia Pana, a więc Pana Jezusa Chrystusa, nie będzie zbawiony. To, co robią ludzie, którzy uważają się za jedyny kanał łączności pomiędzy Bogiem a ludźmi, i ci ludzie, tak naprawdę, szczerze mówiąc, to jest bardzo wyrafinowany, zorganizowany antychryst. Grupa antychrysta, która robi systematycznie wszystko, aby imię Pana Jezusa Chrystusa nie było wzywane. Żeby nikt nie wzywał Jego imienia, nie modlił się do Niego, nie wielbił Go. Tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie zamazać prawdę o tym, że Pan Jezus Chrystus miał być wielbiony, wzywany i każdy, kto wierzył w Niego, miał zostać zbawiony, prawda? Nie ma żadnego innego pośrednika między Bogiem a ludźmi, jakiegoś zarządu, jakiegoś nie wiadomo kogo. Jest jedna osoba i jest nią Pan Jezus Chrystus, który jest takim samym Bogiem, jak jego ojciec. Jest Bogiem Jahwe. Jeżeli nie wierzycie, to sobie otwórzcie Księgę Objawienia, 20 rozdział, werset 6, gdzie jest napisane, że nie tylko Bóg Ojciec ma kapłanów, ale również Pan Jezus Chrystus ma kapłanów. A co mówi nam chociażby list do Tytusa? W drugim rozdziale, werset 13. Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. I dalsze słowa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Czy nie przypomina nam to słów Boga Wszechmogącego z Księgi Wyjścia, który mówi o tym, że Izrael stał się ludem, szczególnym ludem na jego własność, czy też ludem na jego szczególną własność.
O Panu Jezusie Chrystusie czytamy w tym fragmencie, że zrobił dokładnie to samo z duchowym, nowym, Bożym Izraelem. Dlatego jeżeli należysz do grupy religijnej, czy też jakiejś organizacji religijnej, która mówi ci, aby nie wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa, najlepsze, co możesz zrobić, to wyjdź z ich szeregów już dzisiaj, już teraz. Zacznij wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa. Ochrzcij się w Jego imię, a będziesz zbawiony. I tak też robili pierwsi chrześcijanie. Kiedy Pan przyszedł do Ananiasza, Ananiasz mówi, że jak to ten, który prześladuje i wtrąca do więzienia wszystkich, którzy wzywają Twojego imienia, Panie? Apostoł Paweł też pisał do tych, którzy na każdym miejscu, w każdym mieście wiernie wzywają imienia Pana Jezusa Chrystusa. Odsłuchajcie sobie te fragmenty, przemyślcie i zróbcie to, co należy zrobić. Uwierzcie w Tego, który został ustanowiony przez Boga władcą wszystkich i Panem wszystkich, i którego imię należy wzywać, żeby zostać zbawionym. Ja z całego serca Wam tego życzę. Do usłyszenia następnym razem.